Witam was wszystkich, tutaj Mike. Dziś dla was mam taki fajny film odnośnie najlepszej ligi koszykarskiej na świecie. Jak to oglądacie, to NBA już ruszył, bo pierwsze mecze były ze wtorku na środę. Wy to oglądacie w środę, więc jakby największa część tej kolejki jest jeszcze przed wami, więc stwierdziłem, że nagram tutaj taki film, jak do tego NBA podejść w kwestii obstawiania. Ja sam nie jestem, powiedzmy, ekspertem lub osobą, która po prostu ma tutaj wiele do powiedzenia w gestii zawodników, klubów, obecnej sytuacji, bo lubię ten sport. Sam nawet sporo grałem w kosza i nieźle mi to wychodziło, na pewno lepiej niż piłkę, ale nie śledzę go aż tak na bieżąco, szczególnie przede wszystkim, że jest on rozgrywany w nocy i jakby taki po prostu harmonogram naturalny bieżącego życia w tym mi przeszkadza. Poza tym, jak wiecie, moja specjalność to liga holenderska i tutaj mogę się bardziej mądrzyć niż w koszykówce, co nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia, ponieważ do każdego sportu, do bukmacherki przede wszystkim można podejść w kwestii strategicznej, w kwestii jakiejś taktyki. No i tutaj przedstawię wam parę aspektów, jak do tego NBA podejść. Może nawet jak będziecie zainteresowani, kiedyś sobie zrobimy serię z pewną moją taką też strategią, ale to wszystko po kolei. Jak widzicie tutaj przed wami moja strona, tutaj też możecie grać, obstawiać koszykówkę i NBA. Tutaj w zasadzie też macie oferty. Strona jest cały czas w przebudowie, więc jeżeli komuś by coś nie działało, bo po nowym roku dojdzie tutaj spora masa funkcji fajnych dla typerów, więc zachęcam, możecie też tutaj sobie potypować koszykówkę, NBA, Euroligę i tym podobne rzeczy. Do strony jeszcze wrócimy, bo będę miał dla was po prostu jedną rzecz do pokazania. Ok, jeżeli oglądacie ten film, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, jeżeli chcecie być po prostu z typami na YouTube na bieżąco, a chyba jeżeli ktoś z was ogląda, no to myślę, że warto. Tutaj też w tym filmie nie zabraknie typów. Będą dwie predykcje na środowo-czwartkowe mecze, no więc zaczynamy. Oczywiście, tak jak standardowo, wbijajcie na moje darmowe wszelkie media, telegramy, Facebooki, Insta czy YouTube. Warto być ze wszystkim na bieżąco, a dla tych, co chcą czegoś więcej, jakby bliższej współpracy, bliższej po prostu grup zamkniętych, no to zapraszam przez Patronite'a. Możecie tutaj dołączyć, wybrać sobie pakiet, jaki chcecie, no i my typujemy tam po prostu cały czas na tych grupach zamkniętych, więc zapraszam chętnych. Dobrze, przejdziemy sobie po prostu teraz do tego, powiem pokrótce, jak grać w NBA, na co zwracać uwagę. Wybrałem sobie tutaj akurat bookmachera polskiego Noblevet, nie bez przyczyny, bo na końcu filmu wam pokażę, dlaczego to jest to tutaj coś innowacyjnego, nowego, gdzie w żadnych innych bookach polskich tego nie ma, chyba że się mylę. Jeżeli się mylę, no to poprawiajcie mnie, ale nie sądzę. Więc ja wam omówię po prostu to, co warto moim zdaniem tutaj wiedzieć o graniu NBA. Jeżeli ktoś też z was nie ma konta na Noblebet, a chciałby mieć i chciałby jeszcze na przykład pograć ze mną na tych grupach zamkniętych, no to wystarczy w komentarzu lub w opisie znaleźć link do tego booka, no i rejestrujecie się z tego linka i potem piszecie do mnie na priv i w ramach tego, że jest to z mojego po prostu polecenia, ja się odliczę tym, że jesteście u mnie na miesiąc na tej takiej grupie intensywnej, gdzie gramy cały czas, a też uważam, że warto, o czym przekonacie się na podsumowaniu też całorocznym. No dobra, to tyle takiego self-brandingu i reklam. Przechodzimy do typowania. Jak obstawiać i podejść do NBA? O czym musicie wiedzieć? No może takie jedne z najprostszych rzeczy, tak? To jest trochę, jest jedna taka różnica w koszu do piłki, że w piłce często mamy wyniki 3-drogowe, w koszu mamy 2-drogowe. I taki zwykły zakład na zwyciężnym meczu wygra jedna lub druga drużyna, on się nazywa często Money Line, czyli taka linia pieniężna. No i macie tutaj pół na pół po prostu szans, kto wygra. Oczywiście można sobie to rozdzielić jeszcze na remis, no ale grać remiszy w NBA-u, no to też trzeba mieć do tego zaparcie. Więc najczęstszym, przynajmniej jak ja gram kosza, no to jest to głównie Money Line, a jeszcze oczywiście bardziej popularne rzeczy, no to handicapy azjatyckie. Tutaj no, praktycznie na większości bookach będziecie mieli to samo, te linie są rozbudowane, jest tego dużo. No i NBA właśnie charakteryzuje się właśnie, że NBA czy koszykówka, że macie często po prostu te zdarzenia dwudrogowe, gdzie teoretycznie jest 50% szans, mówię teoretycznie, bo wiadomo, marża bukmacherska też jest, o czym musicie pamiętać. No ale już nie czepiajmy się aż tak, więc macie tutaj na przykład over-under, powyżej, poniżej, też sporo linii, jak ktoś chce wyższe, mniejsze, to jest praktycznie dostępne wszędzie. Ale są takie pewne rzeczy też, które można grać w koszykówce, które mogą odróżnić. I ja mam taki pomysł, żeby pograć, nawet dawałem to wcześniej w ankiecie, tylko spotkało się to z mniejszym zainteresowaniem, na kwarty. Dlaczego na kwarty? W koszu, znaczy w każdym sporcie są niespodzianki, tylko trzeba je dobrze wyczaić, trzeba trochę mieć też szczęścia, ale uważam, że na przykład tutaj grając na kwarty, na powiedzmy underdogów, mamy o wiele więcej szans wygranej, niż jakbyśmy grali po prostu na cały mecz. No bo spójrzmy sobie na głównej linii Brooklyn Nets 1,28, Golden State 3,55. Grając na kwarty wiadomo, że te kursy nie będą aż takie okazałe, ale nadal mamy powiedzmy 2,62, pierwsza kwarta, to powinno być bez różnicy, no chociaż są drobne różnice, 2,33, trzecia kwarta 2,26, no i czwarta 2,17. No loteriada, tak, którą kwartę może wygrać ten, którą może wygrać tamten, no, ale ja uważam, że bardzo często w koszykówce jest tak, że te drużyny skazane na porażkę zawsze jakąś kwartę są w stanie urwać. No, ponieważ często jest tak, że jak faworyt prowadzi na przykład dużą ilością punktów, no to ta drużyna po prostu skazywana na porażkę, no ona wtedy może się trochę rozluźnić, znaczy rozluźnia się faworyt, tak, a ta drużyna skazana na porażkę, no nic jej już nie zależy i może zagrać na przykład fajną kwartę i wygrać, więc myślę, że no, bardzo to jest wynik końcowy, w zasadzie nie ma wielkiego przełożenia na wynik kwart, tak, bo nawet wygrywając jedną kwartę dość wysoko, a resztę powiedzmy są takie wyrównane, to widzicie, to rzutuje to na wynik powiedzmy końcowy, tak? Wygrać kwartę, nie wiem, 40-20, a później takie wszystkie stykowe te kwarty by były, to tu jest jakby właśnie upatrywanie jakby szans w urwaniu jakiegoś fajnego kursu, tak? No bo chodzi nam głównie o to, żeby urywać fajne kursy, a nie powiedzmy stawiać, że pierwszą kwartę wygra Brooklyn, potem 1,49, tak? Czy tam 44, bo to jest jeszcze z remisem. Są i handicapy, ale więc dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli ktoś po prostu dotrwał do tego momentu, czy chcielibyście, abyśmy się kiedyś po prostu zajęli takim graniem właśnie na kwarty, na tych dogów. Myślę, że opcja jest ciekawa. Jak kiedyś, jak jeszcze były czasy, gdzie Bet365 nie był nielegalny w Polsce, w coś takiego się bawiłem, tam jeszcze była taka opcja, tu też chyba nawet jest, kto pierwszy zdobędzie ileś tam punktów i to nawet nieźle mi wychodziło, tylko no nie prowadziłem jeszcze wtedy aż takich statystyk, bo to było po prostu gra dla po prostu takiego fanu, tak, bardziej. Nie widzę, czy to po prostu tutaj jest w tym momencie, czy nie jest. Pozostałe rynki to takie podwójne rezultaty. Kto pierwszy zdobędzie daną ilość punktów. Jeszcze sobie do tego Nobleveta wrócimy, bo będę chciał Wam pokazać tą opcję BetBuilder i co tutaj jest takiego, na co można zwrócić uwagę. Więc pamiętajcie o tych kwartach. Ma to ciekawe zastosowanie, powiedzmy robić po prostu, powiedzmy, jakieś takie, wybrać takie mecze, gdzie ten dog ma prawdopodobieństwo większe urwać takiego wyniku. Myślę, że ciekawa opcja do przetestowania, więc tak jeszcze raz wspominam, bo ja zazwyczaj dużo gadam i się tak płynę w tej gadce. Dajcie znać, jeżeli byście chcieli, żebym coś takiego się pobawił. Akurat NBA jak startuje, teraz mamy przerwę zimową w piłce nożnej, no to nie będziecie mieli aż tyle ode mnie rzutów rożnych. Holandia będzie miała przerwę, Ekstraklasa będzie miała przerwę, a więc robić coś musimy, więc proszę o info. Kolejnym jeszcze takim fajnym opcją zakładów, szczególnie dla koneserów i tych, co po prostu śledzą, tak jak ja, nie wiem, Holandię, NBA, jest gra na zawodników. Do tej gry zawodników jeszcze wrócę, bo ona jest bardzo fajnie rozbudowana w tej opcji budowy własnego zakładu. I po prostu pokażę Wam, o co mi mniej więcej chodzi. Tutaj widzę, że nie ma takich opcji jakby pojedynczych gry na zawodników. W innych bookach pewnie to znajdziecie, ale no, już przedstawiam Wam Nobleveta, bo na koniec filmu właśnie przejdę do tej opcji najbardziej interesującej, pod co możemy sobie właśnie pograć w danym sezonie. A teraz Wam pokażę, gdzie mniej więcej po prostu się poruszać, jeżeli chcecie podejść do tego poważnie, do tego obstawiania NBA, bo powiem od razu, to jest ciężki rynek, trudny, niewdzięczny do typowania, bardzo, bardzo rzadko można znaleźć jakiś value, ponieważ bookies no, mają bardzo dobrych analityków, no, to jest jedna z najbardziej znanych lig świata, rynek też jest bardzo powszechny, więc tu nie może być mowy o jakiejś wtopie wielkiej ze strony booka. Jeżeli myślicie, że będziecie mieli jakieś tutaj większe info, no to raczej nie, 99,9 przypadków no jest to rynek mocno analitycznie obstawiony, trudno tutaj długofalowo wygrać, ale nie jest to niemożliwe, bo widziałem już kilku typerów, czy śledziłem, którzy potrafili robić profit, więc ważna, dobra strategia i podejście i czemu nie, próbować zawsze trzeba, kto nie próbuje, ten nigdy nie zyskuje, tak? Dobra, przechodzimy teraz do tych kwestii statystycznych. Pierwsza strona, od której można by było zacząć, no to myślę, że każdy fan ligi za oceanu powinien znać ESPN, i tu macie też wszelkie po prostu statystyki od NBA. Nie będę może tego wszystkiego pokazywał, bo wejdziecie po prostu na stronę i sobie znajdziecie to, co Was interesuje. To jest, strona jest dość popularna, tak? Powiedzmy, nie wiem, jak SofaScore w piłce nożnej, czy tam FlashScore, kto czego tam używa, nieważne, tylko tu jest na rynek zagraniczny, ESPN, od tego powinniście zacząć, chociaż nie znaczy, że to jest po prostu strona najlepsza. Tutaj kolejna po prostu strona. Ja to też dostałem tutaj taką radę od jednego właśnie zawodnika, którego typy będą przedstawiane, właśnie na co zwracać uwagę, a on sam typuje NBA, ale też za moment do tego dojdziemy. Strona CBS Sports i tutaj też mamy NBA. Ja dostałem taką radę, że na tej stronie najbardziej warto zwrócić uwagę na kontuzję zawodników, bo macie tutaj bardzo fajnie, transparentnie i przede wszystkim aktualnie to wszystko rozpisane, kiedy, co i jak się wydarzy, powiedzmy tutaj kontuzja kolana, oczekiwany czas na zaleczenie, te statusy są aktualizowane, więc kto po prostu sobie własne statystyki prowadzi, no to będzie miał tutaj kopalnię taką wiedzy, drobne urazy większe, no wszystko jest tutaj widoczne, tak? Powiedzmy tutaj jakaś kontuzja łydki, powiedzmy problemy osobiste, tak? Jakieś przeziębienie, grypa, coś w tym stylu, wszystko możecie sobie tutaj znaleźć, od nawet kontuzja oka. No, jest tego trochę, możecie sobie prześledzić, czyli pamiętajcie, strona CBS, tak, sports.com, zakładka kontuzje i tu macie fajną opcję, żeby śledzić, co się dzieje w tych klubach na bieżąco z aktualnymi statusami. Kolejna strona, w zasadzie kopalnia wiedzy, basketball-reference.com i tutaj głównie można wejść sobie w statystyki, powiedzmy, dla przykładu zobaczcie opcje, macie masę macie tych opcji, drużyny, czy jakieś po prostu serie, czy eventy, nawet historycznie można sobie śledzić, powiedzmy, że wejdźmy w zawodników, wyszukiwarka, jakiegoś sezonu. No i powiedzmy, na przykład mamy tutaj Michaela Jordana, wiadomo, już gracz jest nieaktywny, legenda sportu, ale mamy LeBrona, możemy sobie zobaczyć, co tam z LeBronem. No i dla fanów Excela jest tu masa opcji, jak to się wszystko przedstawiało, wszystkie sezony, totale, jak grał minutowo, no. Cóż, sami widzicie, ile tego jest i to jest po prostu statystyka jednego zawodnika, więc można naprawdę, gdybym ja miał taką statystykę, powiedzmy gdzieś, nie wiem, na stronie w piłce nożnej już tak rozbudowaną, owszem, też są niektóre dobre strony, o czym też mówiłem w niektórych filmach, ale tutaj jest w zasadzie no wszystko, więc korzystajcie, jeżeli lubicie się bawić, no spójrzcie, ile macie tutaj All Stars Game, jak on się tam prezentował, można sobie tych zawodników porównywać, wszelkie rzuty wolne, przechwyty, punkty, masa rzeczy, po prostu czapki z głów dla kogoś, kto po prostu to prowadzi. Więc jak najbardziej Wam polecam tą stronę dla fanów NBA. Korzystajcie i budujcie na tym własną wiedzę. Tam oczywiście tam były wcześniej też opcje drużynowe, więc też sobie możecie sprawdzić na ten sezon. Wszystko tu jest dostępne, masa filtrów, masa opcji, więc sobie sprawdzajcie. Dobra, to teraz przechodzimy po prostu do mojej strony. I chcę tutaj zareklamować jedną osobę, którą już trochę znam i wiem, że robi fajną robotę. Zresztą za moment zobaczycie jej profil. Jest to właśnie gość, który zajmuje też, może nie zawodowo, ale jako pasjonat ogląda NBA, typuje NBA i całkiem fajnie mu idzie, bo wiem o tym, ja go znam trochę dłużej, ale jest też właśnie u mnie na stronie i na pewno będzie typował od startu nowego sezonu, więc polecam, ojej, wpisałem trochę inaczej, polecam śledzić jego profil typera, PUB92. Ogólnie też taki tip dla Was, jeżeli ta strona po nowym roku będzie naprawdę ulepszona, a dla najlepszych osób będzie możliwość tutaj na przykład zarobku i dzielenia się wiedzą. Więc spójrzcie na to, warto zadbać też o dobry profil na tej stronie. Tutaj macie awatar, oczywiście ustawiacie sobie w ustawieniach, tutaj wszystko po uprzednim zalogowaniu, opis, powiedzmy typera, tutaj od 3 lat interesuje się najlepszą ligą i tego typu, wpisujecie co chcecie, typer ma 15,76, no to dla mnie to jest mega yield, jak na takim trudnym komercyjnym rynku, gdzie ciężko o value, no typów dopiero 42, ale no, pamiętajmy, że ten sezon się skończył, więc kolega tutaj przestał typować, ma też 16 followersów, więc niektórzy po prostu uznali, że warto go obserwować i racja, bo warto. Zysk wypracowany 64, tabelkowo porównanie. Tutaj oczywiście widzicie, nie był aktywny, ale od grudnia już się uaktywni. Sezon mamy cały przed nami. To, co też warto spojrzeć, jak powinniście prowadzić profil, czy nawet na tej stronie, czy nawet gdziekolwiek indziej, tak? Bo to nie mówię, że wszyscy będą tu grać, tak, jestem za małe, mam jeszcze zasięgi, ale nawet gdybyście chcieli tutaj na tej stronie, jak ona odpali z wszelkimi możliwościami, no to pamiętajcie, że ludzie przychodzący do Was też patrzą na tą estetykę, na informacje o Was, więc warto wrzucać jakieś, powiedzmy, analizy. No tutaj to bardziej taki komentarz, ale zobaczymy dalej. Treściwa analiza. Tutaj też. Tu też i do każdego typu w zasadzie kilka lub kilkanaście zdań jest, więc powiedzmy taki odbiorca dostaje na ten moment, subskrybując tego użytkownika, dostajecie jego typy za darmo na mail, więc wystarczy tylko się zarejestrować na stronę, zrobić follow, w tym momencie jak będziecie zalogowani i dostajecie typy użytkownika zupełnie za darmo na mail. Yield ma dobry, 64 typy, znaczy 42 typy, 64 jednostek zysku. Na tym rynku uważam, że super. Oby tak też wyglądało to po jakichś 200-300 typach. Mam nadzieję i trzymam kciuki. I tutaj jeszcze dostaniecie na środowo-czwartkowe mecze. Dwie predykcje oczywiście z analizą w dobrym stylu. Więc pierwszy typ, ja tutaj nie będę Wam czytał analizy, sami sobie to zrobicie. Na Phoenix Suns, Money Line, czyli gramy po prostu, że wygra. W Money Line pewnie też niektórzy Was mogą tego nie wiedzieć. Jeżeli jest dogrywka, to typ się będzie rozliczony dotąd, kto wygra po dogrywce. Tak, remis tutaj, gdybyście zagrali 3-drogowo, no to wtedy, gdyby był remis, no to inna sprawa. Kolejny typ na New York Knicks 3,7, więc tutaj taka niespodzianka, trochę na doga. Taki typ już użytkownik BUB92 trafiał, jak sobie prześledzicie jego profil, więc myślę, że warto. Dwa takie typy startowe na start NBA dostajecie. Więc śledźcie tego użytkownika, subskrybujcie, a teraz przejdziemy sobie do tej opcji, co chciałem po prostu omówić, czyli wracamy do kwestii Nobleveta i BetBuildera. BetBuilder, jak omawiałem Wam i w innym filmie, jest to taka innowacyjna opcja. Ja to już widziałem wcześniej u zagranicznych booków, ale na polskiej scenie w tym jakim wydaniu jeszcze nie widziałem. Noblevet, jakby ktoś nie wiedział, no to jest ta sama w zasadzie, tego samego właściciela marka co LVBet. Fajnie się rozwijają, jest coraz lepiej, były mankamenty, ale już jest ok. I zobaczcie tutaj, co tutaj w ogóle możecie sobie tworzyć, tak? Jeżeli ktoś siedzi w NBA-u i jest w stanie po prostu sobie pewne założenia przyjąć, tak? Że na przykład no mamy ten mecz Netsów z Warriors, tak? Powiedzmy, że Warriors z handicapem plus 8,5, to mamy taką pierwszą selekcję. Coś możemy tutaj do tego dołożyć, tak? No niech będzie, że mamy over, no to już mamy powiedzmy kurs 3,46, ale wspominałem Wam o grze na zawodników, tam mieliście po prostu te wszystkie statystyki, które Wam pokazałem. Wiadomo, statystyki nie grają, bo to trzeba mieć własne obserwacje, ale jeżeli macie jakoś powiedzmy narzędzie i wiedzę i potraficie poświęcić na to czas, no to czemu z tego nie skorzystać? Mamy ile punktów powiedzmy zawodnika w meczu, tak? I możemy sobie dopisać powyżej, poniżej. Są jakieś linie, Steve Curry, tak? I no on może rzucić, zaznaczmy 28,5, dodajemy selekcję i już nam się robi tutaj 5,39, więc super kurs, tak? Jeżeli byśmy mieli trafić. Rzuty za 3, asysty, ile statystyk zawodnika, aż tutaj sobie wejdziemy, tak? Punkty, asysty, punkty zbiórki, a triple-double, tego typu rzeczy, pierwsza kwarta, mecz, możemy sobie naprawdę wybrać, no powiedzmy, nie wiem, Durant, dodajmy, nie będzie miał plus 20 punktów, tak, to raczej jest taki typ pewniaczek, można powiedzieć, więc dużo nam nie zwiększa. Zbiórki, Kyle Irving, tak, niech będzie powiedzmy powyżej 5,5 zbiórki, już tam ten kurs rośnie, tak. Oczywiście no nie polecam grać aż tyle takich selekcji, tylko ja Wam pokazuję jak ten cały system działa. Rzuty za 3 zawodnika, randomowo niech to będzie, powiedzmy, że trafi 2 trójki i już mamy 26,1 i takie coś możemy sobie zagrać jako zakład. To jest wszystko podliczone i to macie we wszystkim, to wszystko macie w jednym meczu. Tak, w obrębie jednego meczu, przepraszam, te przejęzyczenia. Można nawet po prostu pograć sobie samych zawodników, tak? Niech będzie Durant powyżej tylu, asysty, tak? Stephen Curry, no on raczej dużo robi, powiedzmy, jak się mylę, to mnie poprawcie. No i mamy dwie takie selekcje w BetBuilderze. Opcją jest tylko to, że musicie dodać co najmniej 2 selekcje, tak, żebyśmy mogli to sobie zakwalifikować do kuponu. Więc jeżeli chcecie grać samym na zawodnika, no to można po prostu dać coś pewniejszego, jakiś mniejszy kurs i plus i jeszcze czegoś na zawodnika. Coś jeszcze dodać na zawodnika, tak? Ale jak ja bym miał, nie wiem, tego typu możliwości powiedzmy w piłce nożnej, no to mi się, chociaż nie, źle mówię, bo w piłce nożnej no nie ma aż takich, że zawodnik zrobi powiedzmy tyle wyrzutów na aut, no tego też się aż tak nie śledzi, ale powiedzmy w ten sposób się wyrażę, że gdybym się aż tak pasjonował tym NBA-em, no to myślę, że byłbym zadowolony, gdybym miał takie opcje do kombinacji, tak? Durant niech trafi 3 trójki. A jest lub nie wiem, czy wszyscy są aktywni, kilku graczy w NBA, znaczy typerów, którzy na betach na zawodnikach robili bardzo fajne wyniki, bo trudniej tutaj analitykom jest jeszcze ocenić moim zdaniem, znaczy formę w danym meczu, bo to wiecie, forma to też może zależeć od sytuacji, co nam się nie przydarzy, jak staniemy lewą nogą, to każdy ma jakiś słabszy dzień, to takie moje po prostu gdybanie. Tak, i weźmy sobie, nie wiem, tego gościa, niech zrobi tyle asyst i już mamy 4,28. Taki kupon, mieszamy różne rzeczy, tu mamy, możemy sobie zaraz same typy na graczy, kto zdobędzie pierwszy punkt, no to już takie loteriada, mecz, drużyny, kto wygra wyścig, wyścig do 20 punktów. Widzicie? To o tym Wam mówiłem wcześniej. Czyli rejs tu ileś tam punktów. Tak było na Bet365 kiedyś, jak on był jeszcze tutaj legalny. Każdy mógł sobie grać na spokojnie do 60, do 80, do 100. Tylko to bardziej właśnie by mnie interesowało do kwart. Tak? Tu mamy... Możemy sobie dodać takie rzeczy. Szkoda dla mnie, by po prostu tego nie ma oddzielnie, tak, że mogę sobie takie rzeczy pograć oddzielnie, że to musi być w BetBuilderze, ale mówię, jeżeli ktoś by się uparł, no to można sobie jakiś na taki prawdopodobieństwo kurs najniższy z najniższych wybrać i powiedzmy, że nie wiem, asyst zawodnika, no Steve Curry 3,5, no co by się musiało wydać, żeby nie zrobić, bo tak. No to jest jakiś przykład kombinacji, jest wiele, nie będę się tutaj zagłębiał, żebym czasem się nie pomylił, jakieś głupoty po prostu nie palną, ale wiecie, o co mi chodzi, całą logikę, że żeby dobrać sobie coś bardzo pewnego i zagrać coś z tych właśnie tego typu kombinacji, co daje możliwość właśnie BetBuilder, co się wydarzy w drużynie, co jeszcze wydarzy się w drużynie, dziwne. Nieparzyste, samoparzyste punktów. Myślałem, że to typu Najman, że kopnie przeciwnika w walce bokserskiej. No ale no nie, niestety. Czy drużyna pokryje handicap? No. Dziwne. No i dobra, na tym to wszystkim polega. Więc pamiętajcie, to co z tego filmu najważniejsze. Sezon się zbliża. Macie opcję statystyk, macie tutaj opcję zupełnie darmową z mojej strony jednego gracza, który dobrze się zna, korzystajcie z jego typów, powiedziałem Wam, na co zwrócić uwagę, no i myślę, że tyle. Jeszcze raz, jeżeli ktoś nie ma konta na Noblebecie, a chce z nami pograć na grupach zamkniętych, to w komentarzu, w opisie macie link, zakładacie, piszecie do mnie na priv, macie też w opisie kontakt do mnie na Telegram i ja Was dodaję do zamkniętej grupy w ramach tego, że Wy zakładacie z mojego linku. No i polecam tą opcję BetBuilder, bo daje naprawdę spore możliwości i to już mówię tak całkiem poważnie, że sam gdybym siedział w NBA-u, to tutaj masę rzeczy bym kombinował, więc kombinujcie, działajcie, jak komuś coś fajnego wyjdzie i odnajdzie się, to miło mi będzie, że mogłem doradzić. Więc to tyle z mojej strony. Życzę dużo emocji z najlepszą ligą świata i dużo wygranych. Pozdrawiam Was wszystkich. Do następnego. Cześć.